Szanowni uczniowie, witam Was 17 marca o godzinie 15:35. Dzisiaj zapraszam na rozwiązywanie kolejnych zadań. Zadania te przede wszystkim są skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących, zarówno tych 3-letnich, jak i już 4-letnich, którzy na swoich profilach mają geografię na poziomie rozszerzonym. Kolejne zadania, których możecie spodziewać się na maturze. To zadanie, które za chwileczkę rozwiążemy, przedstawia na rysunku oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku, czyli wracamy po raz kolejny do oświetlenia Ziemi w 4 dniach charakterystycznych. Natomiast na rysunku drugim mamy pozorną drogę Słońca w tym dniu nad horyzontem wybranego miejsca na Ziemi. Ja moim uczniom serdecznie polecam, że zanim przejdą do samego zadania, do samej treści, do rozwiązania, należy przypatrzeć się chwilę rysunkom, grafikom. Na pierwszym rysunku mamy, moi drodzy, oświetlenie Ziemi. I teraz uwaga, już teraz możemy się zorientować, który to z 4 charakterystycznych dni. Chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że biegun północny i tak naprawdę obszar za kołem podbiegunowym północnym jest cały czas oświetlony, co po prostu sugeruje nam dzień polarny. Jeżeli ten dzień polarny występuje za kołem podbiegunowym północnym, no to, moi drodzy, nie mamy żadnej innej możliwości niż to, że dzień, w którym takie oświetlenie ma miejsce, to po prostu 22 czerwca. Oznacza to, że Słońce pada prostopadle na zwrotnik raka, czyli to miejsce, którego szerokość geograficzna to 23 stopnie 26 minut szerokości geograficznej północnej. Ten fakt możemy stwierdzić również po drugiej grafice. Popatrzcie. To pozorna długa Słońca w tym dniu nad horyzontem i uwaga, to Słońce jest widoczne na południu i, moi drodzy, przez całą dobę nam nie zachodzi. W związku z czym stwierdzamy, że zdecydowanie mamy dzień polarny. Zobaczmy, jak wygląda zadanie. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Podczas oświetlenia Ziemi, w sytuacji przedstawionej na rysunku pierwszym, pozorna wędrówka Słońca zilustrowana na rysunku drugim odbywa się nad horyzontem miejsca położonego na A. biegunie północnym, B. kole podbiegunowym północnym, C. równiku i D. zwrotniku koziorożca. Moi drodzy, biorąc pod uwagę, jak ta pozorna wędrówka wygląda, popatrzcie tutaj na ten rysunek, to prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Zwracam Wam po raz kolejny uwagę, zaznacz poprawne dokończenie zdania, czyli prawdziwa jest tylko jedna odpowiedź. B, koło podbiegunowe północne. Moglibyście zapytać, dlaczego nie jest to biegun północny? Moi drodzy, dlaczego? Ponieważ tutaj ta droga wyglądałaby inaczej. Popatrzcie, że jednak Słońce czasami jest wyżej, czasami jest niżej. W przypadku bieguna północnego tutaj ta wędrówka byłaby przez całą dobę na takiej samej wysokości. Jeszcze raz popatrzcie na rysunek. Zwróćcie uwagę na dzień polarny za kołem podbiegunowym północnym, na noc polarną za kołem podbiegunowym południowym i uwaga, na charakterystyczną drogę Słońca nad horyzontem, koło podbiegunowe północne, to jest dobra odpowiedź.